jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Według stałego porządku, gdy trzeba. Amen. Na miejscu mego pielgrzymowania, że Twoje słowo obdarza mnie życiem, ludzie z uwagi obniżają mnie bardzo. Arka, to są wspólnoty, które pracują z niepełnosprawnymi. I bardzo ciekawe ma inspiracje, bardzo ciekawe myśli. One niekoniecznie stosują się tylko i wyłącznie osób duchownych, w szerszym pojęciu liderów chrześcijańskich. Ale wydaje mi się, że to są rzeczy jakby też podstawowe, elementarne. A to jest rzecz, która jest bardzo potrzebna dzisiaj. Więc jakby temat, żeby jakoś tak to ogarnąć w temacie jakimś, więc cechy lidera, przewodnika duchowego. Cechy lidera, przewodnika duchowego. Natomiast takie konkretne ogłoszenie dotyczące świętego Mikołaja. Wczoraj rozmawiałem z jednym księdzem z Częstochowy, który powiedział: zapytaj księży, ile mają dzieci. Ale co, dla wszystkich dzieci, kurka? Tak. Nie, no to gościu mocno leczne. No to zależy, czy to wykluczy powyżej 2000 podobno. Tych mniejszych, to się ich nie do końca liczy, to tak zawsze jest koło 50. Kiedy by były do wybrania, wiadomo? Prawami, obowiązkami przed kapucyńskimi, nie jakąś tymczasową, nie eksperymentalną, tylko na stałe. No i teraz... To żebyśmy się lepiej poznali, to proponuję w listopadzie przyjechać do braci kapucynów. Żartowałem! Na parę kasulę.